Forum Ekonomiczne w Krynicy, na którym jesteśmy, odbywa się w cieniu kampanii wyborczej. Czy to, co będzie na nim wypracowane, te debaty będą miały jakieś znaczenie w kampanii lub też będą miały przełożenie bezpośrednie na wybory? Myślę, że tu każdy będzie aktywny, wszystkie strony biorące udział w wyborach pewno będą zaangażowane w promowanie swoich programów, swoich osiągnięć. No my mamy czym się pochwalić, także będziemy się pewno chwalić. Czasem na forum tym ekonomicznym będę mówił o naszych osiągnięciach w zakresie polityki właśnie polonijnej. Po forum odbędzie się również Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym będzie przedstawiony program. Co się w nim znajdzie? Wiem, że pan nie zdradzi na pewno konkretów, ale jaki zakres zagadnień? Oczywiście o konkretach będziemy słyszeć i będziemy o nich mówić w sobotę 7 w Lublinie. Zapraszamy. Na pewno będą przedstawione bardzo ciekawe propozycje, ciekawe rozwiązania, ale generalnie chcemy, żeby Polska dalej się dynamicznie rozwijała, żeby Polska była państwem takim szeroko otwartym, również na Polonię, bo ja myślę tutaj również o Polakach mieszkających za granicą. Polska jest coraz bardziej atrakcyjna dla nich, coraz więcej osób przyjeżdża i coraz więcej osób myśli o powrocie do Polski. Chcemy, żeby również pensje Polaków, które odbiegają od pensji europejskich, wzrastały. A kto jest pana zdaniem filarem kampanii wyborczej? No mamy wspaniałego lidera, mamy architekta naszego sukcesu Jarosława Kaczyńskiego. I to on jest tym filarem? Szefa naszej partii, tak, on jest takim głównym naszym filarem. Drugim naszym filarem to Mateusz Morawiecki, Beata Szydło i wszyscy ci, którzy startują w kampanii wyborczej. Mamy bardzo silną drużynę, widać jak bardzo aktywną również. To taki dobry prognostyk również dla naszej partii, bo widzę i słyszę, a sam bardzo dużo podróżuję po Polsce, dużą aktywność naszych kandydatów, podobną do aktywności, jaką wykazywali nasi kandydaci w trakcie kampanii do Europarlamentu. No i liczymy na powtórzenie dobrego wyniku z tej kampanii poprzedniej. A czy prezes powinien zostać premierem? To będziemy o tym rozmawiać po wyborach. Mateusz Morawiecki jest świetnym premierem, niezwykle pracowitym, skutecznym politykiem, ale o konkretach będziemy rozmawiać po wyborach. Pytam dlatego, że premier ostatnio powiedział w wywiadzie dla TVN24, że Jarosław Kaczyński byłby od niego lepszym premierem. Czy pan się zgodzi z tymi słowami? Ja nie robię rankingów, nie oceniam. Premier Jarosław Kaczyński na pewno był świetnym premierem, byłby świetnym premierem. Premier Mateusz Morawiecki jest również świetnym premierem. A o konkretach będziemy rozmawiać już znając ostateczne wyniki wyborów.